Witam Was bardzo serdecznie. Wiosna tuż, tuż. Co prawda nie widać tego za oknami, ale marki kosmetyczne skutecznie nam to przypominają, wprowadzając nowości w swoje portfolio. Tak też uczyniła angielska marka Sleek, wszystkim myślę dobrze znana, która wprowadziła do swojej oferty nie tylko dwie nowe, wspaniałe paletki, A New Day oraz paletka All Night Long, tak tutaj się na szybko przedstawiają, ale nie o nich dzisiaj będzie mowa. Mowa będzie jednak o rewelacyjnych pomadkach. O, tutaj jeden z pierwszych kolorków. Pomadka... jak zwykle muszę Wam tutaj pożonglować. Pomadki nazywają się Lip Vip, jeśli chcecie mieć bardzo ważne usta, to koniecznie pomalujcie się tą pomadką. Drugi człon Semi Matte Lipstick. Pomadki o półmatowym wykończeniu, bardzo kremowe, które mają właściwości nawilżające, a to wszystko dzięki rewelacyjnemu składowi, jak to twierdzi producent. Zawierają m.in. masło shea, zawierają olej kokosowy, witaminę E, no i oczywiście wszystko to po to, aby nasze usta były nawilżone, pięknie prezentujące się, a efekt i wykończenia takie półmatowe. Jakbyście były ciekawe, co ja mam na ustach, ja mam, proszę Was, odcień 1006, do którego za chwileczkę przejdziemy, a zaczniemy oczywiście od początku. Pierwszy kolor, numeracja 1001, bardzo, myślę, nieadekwatna do ilości kolorów, bo kolorów jest tylko 6. Numeracja nie jest chronologiczna, znaczy jest z pominięciem, ale za chwileczkę do wszystkiego dojdziemy. I to jest pierwszy odcień, który się nazywa Reserved, numer 1001, tak jak już zapowiedziałam. Kolory ogólnie w tej serii bardzo intensywne, nasycone, coś w sam raz na wiosnę. To, co chciałam tylko jeszcze tutaj napomknąć, że producent twierdzi, że one mają, mają bardzo dobre krycie, z tym się oczywiście zgodzę, i są długo noszące się, czyli długo utrzymujące się na naszych ustach. Z tym to jeszcze zobaczymy, bo tak do końca nie przetestowałam. Wydaje mi się, że ogólnie nie zastygają tak, jak można by było sądzić o tej nazwie, ale ogólnie bardzo pięknie się przedstawiają na ustach i myślę, że będziecie miały ku temu okazję. Cena ich to jest sugerowana przez markę Sleek niecałe 30 zł. Pierwszy kolorek 1001 Reserve, tak jak już wspomniałam, intensywny róż. Zrobimy słocze na dłoniach, ale na ustach również postaram się Wam je przedstawić. 1001. Kolejny odcień 1002. Taki piękny odcień nude. Widać. Odcień 1003 Backstage. Wspaniała nazwa. I to jest odcień taka, jak by było określić? Brudny koral w połączeniu z różem. O, na dłoni całkiem inaczej na skórze się przedstawia. O, to jest coś dla mnie. Tak jak jedynka nie bardzo, to numer 1003 Backstage na pewno również będzie moim ulubieńcem. Ja dzisiaj na ustach jednak mam odcień 1006, 1004 i 1005 nie mam. To nie jest, że pominęłam, po prostu ich producent albo nie wypuścił na rynek, albo w ogóle nie wyprodukował. Guest list. Lista gości. To jest ten kolor, który mam na ustach. Widzicie, w zasadzie pokrywa się z tym, co jest na skórze. Bardzo, bardzo żywy kolor. Tak go mogę tutaj tylko skwitować. No ale jest po prostu przepiękny, koralowy. Ma w sobie tą moc. Jak się pomalowałam tym kolorem, to od razu czuję się, nie wiem, żywsza. Może bardziej zdrowa, bo ogólnie jestem po chorobie. Dlatego też wybaczcie, że nie nakręcałam tak dla Was długo filmu. Tej nazwy nie wypowiem, bo pewnie będziecie pisać, że nie umiem mówić po angielsku. Wysławia się, to pewnie nie zobaczycie, ale numer 1008 Flint It, powiedzmy. Odcień pomarańczowy. Wspaniały, rażący kolor. Pomarańcz również w tym sezonie będzie szalenie modny. Dlatego jeśli poszukujecie takich żywych kolorów, bardzo intensywnych, to jest na pewno coś dla Was. I przed ostatnim kolorem,
przed ostatnim kolorem, tak miało być, chciałabym ogłosić, kto zgarnie ode mnie 5 cieni kolor tatu i 5 tych tatuaży wędruje do osoby, która posługuje się nickiem Magnetic91. Kochana, proszę, odezwij się do mnie, podaj swój adres dokładny do wysyłki, a także numer telefonu dla kuriera. Czekam 7 dni na Twój kontakt. I ostatni kolor to jest numer 1009 Night Spot. To jest, słuchajcie, klasyka, coś dla wszystkich fanek czerwieni. Czerwień po kolorze pomadki samego sticka wydawałoby się, że to jest taka prawdziwa czerwień karminowa, natomiast ten odcień również wpisuje się w całą kolorystykę tej serii, czyli jest bardzo żywy i wcale nie jest tak czerwony, jakby się wydawało, bo on ma w sobie domieszkę różu. Tak się przedstawia 6 kolorów, to takie na szybko swatche, a za chwileczkę użycie również na zdjęciach, jak przedstawiają się wszystkie kolory poszczególne na ustach. Jeśli chodzi o paletki, które Wam zaprezentowałam, All Night Long oraz All A New Day, oczywiście jeśli będziecie zainteresowane wykonaniem przeze mnie makijażu którąś z tych paletek, to piszcie śmiało. Natomiast na mojej na stronie ladymakeup.pl Ania, czyli moja koleżanka, która pisze dla Was artykuły na blogu, również ostatnio opisywała te dwie paletki, także są na stronie ladymakeup.pl wszystkie swatche każdego z tutaj, wszystkie cienie, swatche wszystkich cieni z tych paletek. Jezu, wybaczcie, ale jestem jeszcze chora i jak widać mój mózg nie do końca pracuje tak jak powinien. Także zapraszam Was serdecznie na stronę, a za chwileczkę będą zdjęcia, także ja już się z Wami zżegnam. Mam nadzieję, że zostaniecie, zobaczycie kolorki, no i zapraszam Was na zakupy na ladymakeup.pl. Dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Piszcie koniecznie w komentarzach, co chcecie zobaczyć.